Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Od 2008 roku nieprzerwanie powiat myślenicki kontynuuje program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C wywołujących sepsę. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnego programu profilaktyki, który organizujemy od wielu, wielu lat. Staramy się wesprzeć naszych mieszkańców programami profilaktyki szczepień, które będą bezpłatne dla rodziców, a są to szczepienia zalecane, które nie są bezpłatne w ramach powszechnego kalendarza szczepień. Takim przykładem i wybraliśmy do realizacji program profilaktyki choroby meningokokowej. Takim impulsem do powstania tego programu w jednej gminie, bo zaczynaliśmy od jednej gminy, był fakt śmiertelnego zachorowania na tą sepsę i od tego czasu szczepimy dzieci obecnie już na terenie całego powiatu i wystarczy, aby rodzice zgłosili się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a tam znajdą informacje oraz znajdą szczepionkę dla swojego dziecka, jeżeli podejmą taką decyzję, do czego oczywiście zachęcamy. Najczęściej chorują dzieci, małe dzieci do 5 roku życia, głównie niemowlęta i u nich ten przebieg jest najcięższy. Dużo czytałam w internecie na temat meningokoków. Pediatra uświadomiła mi, jak można szybko zarazić się tą bakterią i nie żałuję swojej decyzji. Ciężkie powikłania, a nawet śmierć. Tego można uniknąć dzięki skorzystaniu z darmowej profilaktyki dostępnej w przychodniach w każdej gminie powiatu myślenickiego. Moja córka zachorowała na ostre zapalenie mózgu. No, nie została niestety zaszczepiona. Stan córki był bardzo ciężki. Zapadła w śpiączkę, potem uczyła się na nowo wszystkich czynności, czyli uczyła się chodzić, mówić, nawet pulkać śliny i długo dochodziła do siebie. Gdybym miała świadomość, że jest takie szczepienie, na pewno bym córkę zaszczepiła, uniknęłabym w ten sposób konsekwencji. Bardzo ważna jest wiedza na temat szczepień ochronnych. W tym wypadku warto korzystać tylko z wiarygodnych i popartych wiedzą medyczną źródeł. Drodzy rodzice, przede wszystkim znajdźcie lekarza, który rozwieje Wasze wątpliwości, który uprawia medycynę opartą na faktach, na danych naukowych. Po drugie, proponuję zapoznać się z historiami dzieci, które przeżyły posocznicę meningokokową, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych meningokokowe. Można znaleźć takie historie na stronie na przykład mamy pediatry www.mamapediatra.pl. Proponuję nie zasięgać opinii koleżanek, bo musimy odróżnić opinię od faktu. Moi pacjenci są w większości zaszczepieni przeciwko meningokokom, natomiast rodzice szczepią z lękiem. Moim marzeniem jest, żeby szczepili bez lęku. Serdecznie zapraszam wszystkich do skorzystania z wielu programów profilaktycznych realizowanych przez powiat myślenicki.